W tym meczu chcieliśmy właśnie sobie spokojnie zakończyć tą rundę, ale wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Drużyna pod Beskidzia z wielu rozegranych spotkań na wyjeździe przywiozła dużo punktów. Wiedzieliśmy, że czeka nas bój ciężki, no ale cóż, miałem sytuację na 1-0. Myślę, że jakby to wpadło, to drużyna pod Beskidzia inaczej by zaczęła grać i może my poczulibyśmy większą wiarę, że możemy ten wynik pociągnąć w dobrą stronę. Nie wiem dlaczego można, że już myśleliśmy, że już będziemy grali nie czeci, ale nie wiem powiedzieć na to, nie wiem. Szybko stracona bramka w drugiej połowie na pewno troszeczkę nas, może nie tyle podłamała, bo próbowaliśmy coś tam sklecić, ale druga konsekwencja tego była, że po prostu już musieliśmy coś szukać, musieliśmy się odkryć. Spodziewaliśmy się, że mogą, może pod Beskidzie nie chcieć grać tego, co my im zaproponujemy, więc oni no nie chcieli podejść do nas, nie chcieli, żebyśmy ich wciągnęli na naszą połowę i mogli sobie zrobić więcej miejsca na połowie przeciwnika. Oni po prostu stanęli na własnej połowie i czekali, jak my sobie poradzimy w ataku pozycyjnym. Niestety dzisiaj to u nas słabo funkcjonowało i to było widać przez cały mecz. Może nie spodziewaliśmy się aż tak dobrej gry, bo naprawdę pod Beskidzie dobry mecz się zagrało. Ale też my to prowokowaliśmy, bo często chcieliśmy przez środek grać i traciliśmy przez to piłkę, przez to pod Beskidzie miał okazję do kontrataku i tak strzeliło dwie bramki. Przede wszystkim nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na dosyć głęboko cofniętego przeciwnika. Mieliśmy fajne sytuacje, ale no, zdecydowanie ich bramkarz wykazał się tym, czym powinien, czyli wyciągnął te, które my mieliśmy najlepsze, a mówię, zbyt precyzyjni też nie byliśmy, bo mówię, tych sytuacji parę se stworzyliśmy, ale na pewno powinny spaść z nich bramki. Ja myślę, że nas najsłabszy mecz u siebie i tak wynik to pokazał na pewno. Bo myślę, że nam odskakiwała piłka od nóg i nie wyglądało to dzisiaj dobrze z naszej strony. Znaczy, no mieliśmy jakiś tam cel przed tą kolejką i no nie osiągnęliśmy go, więc dla nas to jest porażka, bo fajnie mogła tabela wyglądać po tej kolejce, po tej rundzie jesiennej, a niestety no na pewno parę pozycji się osuniemy.